Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym materiale na kanale Pracowni Literackiej. Za chwilę porozmawiamy o małej apokalipsie. Nie dość, że przygotowanie tego materiału było bardzo czaso i pracochłonne, to na dodatek to moja trzecia próba zarejestrowania tego nagrania. Nie pytajcie. Będzie ono, mam wrażenie, dość długie, bo same notatki do tego filmu liczą 17 stron, więc będzie co robić, dlatego weźcie sobie proszę coś smacznego do picia, przykryjcie się może kocykiem, a ciocia Ricia poopowiada. Jest to lektura obowiązkowa dla poziomu rozszerzonego, więc witam właśnie te osoby, które są tego typu lekturami zainteresowane. Pamiętajcie, że nie tylko poziom rozszerzony wspieram na stronie notatkidomatury.pl i kursydomatury.pl, bo tam opracowania, o których tutaj mówię, potem jeszcze po korekcie, redakcji, sprawdzeniu lądują i można się nimi wesprzeć przed egzaminem, no bo przecież nie zawsze chcemy oglądać YouTube, czasami potrzebujemy kartek, żeby móc w nich coś zaznaczyć i zwrócić uwagę na to, co jest dla nas najważniejsze. Przydługi wstęp, ale pełen ciepła, zapraszam na merytorkę. Zaczynamy od tego, kim Tadeusz Konwicki, czyli autor Małej Apokalipsy, w ogóle był. Musimy sobie uzmysłowić, że to nie tylko autor, nie tylko pisarz, ale też scenarzysta czy reżyser. I poza takimi literackimi dziełami jak Mała Apokalipsa, czy też Kompleks Polski, Roysty, stworzył filmy Ostatni Dzień Lata, Jak Daleko Stąd, Jak Blisko, czy Dolina Issy. Pochodził z Wilna, stąd też w jego twórczości widzimy inspiracje romantyczne. Był członkiem AK, brał udział w akcji Burza, natomiast po wojnie zaliczał się do pokolenia Pryszczatek. Jak zapewne pamiętacie, to byli tacy ludzie, którzy sympatyzowali z władzą, ale w końcu w latach 60. zaczął się do tej władzy komunistycznej dystansować i został jej przeciwnikiem. A w Małej Apokalipsie, najgłośniejszej swojej powieści, właśnie te rozmaite swoje przemyślenia zawarł. I powieść była głośna nie tylko ze względu na odbiór czytelników, ale także na reakcję władzy. Został ponadto odznaczony Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski. O co chodzi w Małej Apokalipsie? To jest opowieść pisarza, który na prośbę kolegów z opozycji politycznej rusza w stronę Pałacu Kultury, żeby dokonać samospalenia na znak protestu przeciwko komunistycznej władzy. W czasie swojej ostatniej wędrówki snuje gorzkie rozważanie egzystencjalne, spotyka ważnych dla siebie ludzi, obserwuje oznaki upadku moralnego zarówno polityków, jak i obywateli. Stąd też nasze streszczenie będzie dość obszerne i takie, wiecie, będzie sobie tak płynęło, tak samo jak i podróż głównego bohatera. Co jest ważne, jeśli chodzi o informacje ogólne, no to musimy sobie uzmysłowić, że to jest tak naprawdę książka nieodległa, bo wydana w 1976 roku, czyli w ramach literatury powojennej, czy też współczesności. Oczywiście mamy do czynienia z epiką i jest to realistyczna powieść podszyta groteską o tematyce polityczno-egzystencjalnej. Tadeusz Drewnowski, czyli badacz, tak ją zdefiniował. Typ powieści fantastyczno-politycznej orwellowskiej. Geneza. W drugiej połowie lat 70. Mamy PRL, czyli kraj niesuwerenny, niedemokratyczny, rządzony przez komunistyczną partię i na dodatek w kryzysie, czego przejawem są strajki robotników. I teraz Konwicki, wydając powieść w tak zwanym drugim obiegu nieoficjalnym, zabrał krytyczny głos, czyli wypowiedział się krytycznie na temat fatalnej sytuacji panującej w kraju, nie szczędząc przy tym opozycji politycznej. Żebyśmy już teraz byli świadomi, że to nie jest wyłącznie krytyka systemu, ale też krytyka przeciwników systemu, czyli staje się, kolokwialnie mówiąc, wszystkim. Tytuł stanowi odwołanie do Apokalipsy świętego Jana z Nowego Testamentu, czyli nic nas tu nie dziwi, utworu, który jest objawieniem dotyczącym końca świata oraz sądu ostatecznego. I tym samym zwraca uwagę na obecne w powieści aluzje do biblijnych scen. Tu macie piękny kontekst gotowy. Trzeba jednak pamiętać, że w języku potocznym apokalipsa oznacza koniec czy wręcz ostateczną katastrofę. I rzeczywiście powieściowy tytuł podszyty jest poczuciem nadciągającego zmierzchu.
Tytuł utworu Mała Apokalipsa może oznaczać koniec mniejszego świata, na przykład Polski, czy też świata głównego bohatera. Według Przemysława Kanieckiego te mniejsze proroctwa pokazują, że koniec świata będzie miał mniej spektakularną formę niż ta biblijna. A to dlatego, że kres jest powodowany przez zło, które tkwi wewnątrz każdego człowieka. Sam autor stwierdził, to jest tytuł szyderczy, nawiązujący do naszego rozmazania, do naszej polskiej niejednoznaczności. Chodzi tu o charakterystyczną dla nas apokalipsę w małych wymiarach, apokalipsę adekwatną do naszego usposobienia i stylu. Jeżeli zdajecie maturę rozszerzoną, to właśnie w tej takiej krótkiej analizie już znajdziecie sporo odniesień, które potem można wykorzystać w pracy. Narracja. Mamy tu do czynienia z narracją pierwszoosobową, czyli pamiętnikarską. Bohater, narrator opowiada o swojej wędrówce po stolicy, której celem jest samospalenie. Jego relacja jest przerywana od narratorskimi wtrętami, czyli inna nazwa, intermediami, o charakterze eseistycznym i poetyckim. Opowieść została podzielona na trzy wyraźnie wyodrębnione całostki. Czas akcji jest zagadką. Niektórzy bohaterowie sugerują, że to tajemnica państwowa. Być może jest to 22 lipca 1979, ale bohaterowi wydaje się, że panuje jesień. Sprawę komplikuje fakt, że pod koniec powieści zaczyna padać śnieg. W każdym razie czas akcji to jeden dzień od poranka do zmierzchu. I pamiętamy, że mówimy w każdym razie, a nie w każdym bądź razie. Znowu mała językowa wskazóweczka. Miejsce akcji Warszawa w pobliżu Pałacu Kultury. A teraz ważne pojęcia, które w odniesieniu do tego utworu trzeba znać. No przede wszystkim aluzja literacka. Tu jest świadome nawiązanie do innych utworów literackich i w tym przypadku w powieści Konwickiego mamy odniesienie do Nowego Testamentu, na przykład do Drogi Krzyżowej Jezusa. Następnie Everyman, bohater o uniwersalnych cechach, który reprezentuje przeciętnego człowieka. Bohater Konwickiego jest w pewnym sensie uosobieniem przeciętności. Znaczące jest to, że pisarz nie przypisał mu ani imienia, ani nazwiska. Groteska. Ileż to już razy definiowana na tym kanale. Połączenie tragizmu i komizmu opisuje ta kategoria estetyczna. Odejście od realizmu na rzecz absurdu. Parodiowanie konwencji literackich. Niecodzienny język, często sprawiający wrażenie sztucznego. I według badaczy pisarz, czyli mówimy tutaj o Konwickim, pozostawał pod dużym wpływem Witkacego, którego twórczość była bardzo mocno podszyta groteską. Tu cytat. Groteskowość małej apokalipsy, pisze Przemysław Kaniecki, budują deformacje, hiperbole i skondensowanie motywów wszelkiego rozkładu. Język powieści również przybiera niekiedy groteskowe kształty, poczynając od połączenia stylu wysokiego z niskim. Mamy też symbol, czyli pojedynczy motyw lub zespół motywów, który jest znakiem treści głębszych, ukryty pod warstwą dosłowną. Mała apokalipsa zawiera wiele symboli różnych. Na przykład sam bohater symbolizuje człowieka, który rusza w ostatnią podróż życia i opis tej podróży zawiera odniesienia do Drogi Krzyżowej, więc ma charakter wędrówki symbolicznej. Ponadto pogoda jest symboliczna, w lipcu pada śnieg, stały punkt odniesienia wędrówki, czyli Pałac Kultury, symbol podległości wobec Związku Radzieckiego, władza jest symbolem zepsucia, upadku moralnego, postawy bohaterów wobec zła są symboliczne, sam świat przedstawiony jest zagrożony małą apokalipsą, jawi się jako arena walki dobra ze złem. Czyli znowu doskonałym przykładem mała apokalipsa będzie dla Was, jeżeli w temacie maturalnym pojawi się któreś z wymienionych przeze mnie przed chwilą pojęć. A teraz wybrani bohaterowie. Zacznijmy od pisarza, którego imienia ani nazwiska nie znamy. To główny bohater, a zarazem narrator, mężczyzna w średnim wieku, pisarz o ponurym, melancholijnym, wręcz depresyjnym usposobieniu, który na co dzień obcuje ze śmiercią. Zostaje wytypowany między innymi z tego powodu przez kolegów z opozycji do desperackiej misji samospalenia przed Pałacem Kultury na znak protestu przeciwko władzy PRL. Zgadza się popełnić to polityczne samobójstwo i rusza w ostatnią wędrówkę. W czasie tej podróży spotyka przedstawicieli różnych grup społecznych, słuchajcie, i przekonuje się, że nadchodzi koniec świata. Snuje poetyckie monologi, z których wyłania się absurdalna, tragiczna wizja rzeczywistości. Ciało mamy zwierzęce, lecz aspiracje boskie.
Hormony przekroczyły bariery postawione im przez biologię, przez prawa świata zwierząt. Hormony nasze produkują enzym głodów nie do zaspokojenia, marzeń nie do zrealizowania, tęsknot nie do zagłuszenia. Jaki piękny cytat na maturę. Wydaje się, że według niego, i w ogóle, nie tylko na maturę, wydaje się, że według niego człowiek to dusza, która została stłamszona przez biologię. On sam jest zarówno ironistą, jak i romantykiem, który nie znalazł szczęścia w miłości. Gdy na swojej drodze spotyka piękną Rosjankę Nadjeżdę, daje się unieść porywowi ciała oraz serca. Nie wiemy, czy popełnił samobójstwo. Powieść kończy się jego krzykiem, chyba wewnętrznym, do ludzi, dodajcie sił, kiedy idzie powoli ku tej platformie kamiennej, wieńczącej wysokie schody. Rysio Schmidt, kolega z opozycji, też pisarz, który tworzy prozę eksperymentalną, nie używa przecinków, z jednej strony z członkiem organizacji politycznej, a z drugiej utrzymuje się dzięki dochodom za wydaną niegdyś reżimową książkę. Czyli widzimy tutaj taką niezborność w jego postaci, bo z jednej strony walczy przeciwko władzy, a z drugiej strony ta władza go karmi. Hubert, kolega z opozycji, kiedyś został skatowany, może przez antykomunistów, a może przez funkcjonariusza UB i od tej pory chodzi o lasce. Ma teraz poważne kłopoty ze zdrowiem, razem z Rysiem odwiedził głównego bohatera w jego mieszkaniu i zaproponował radykalną akcję polityczną, czyli samospalenie przed Pałacem Kultury. Nadjeżda tutaj, tak jak już wspominałam, Rosjanka, rudowłosa, była żona dyplomaty, którą główny bohater poznaje w czasie swojej wędrówki. Bardzo emocjonalna osoba, toczy z nim nerwowe dyskusje historyczne, uprawia seks, prowadzi romantyczną rozmowę, jest gotowa pójść z nim na śmierć. Być może to ostatnia prawdziwa miłość głównego bohatera. Jan, schorowany starzec, niegdyś pisarz znany na świecie, po śmierci żony popadł w alkoholizm i odciął się od świata. Autorytet moralny głównego bohatera i tenże bohater odwiedza go u kresu swojej wędrówki z prośbą o poradę. Jan wypowiada znamienne słowa. Historia z bliska jest odrażająca, błazeńska, głupia. Dopiero z odległości jest tragiczna, piękna i majestatyczna. Znowu świetne ujęcie historii. Dobra, Władysław Bułat, reżyser filmowy, którego film pod tytułem Transfuzja ma premierę w dniu, w którym główny bohater rusza w swoją ostatnią wędrówkę. Dzieło porwało publiczność. Kiedy główny bohater pyta go, czy nie dokonałby samospalenia zamiast niego, mówi, że wyjeżdża do Ameryki Południowej. Pojawia się jednak na placu defilat, żeby sfilmować samobójczą śmierć kolegi. Tadzio Skórko, miłośnik prozy głównego bohatera, chodząc za nim, cytuje fragmenty jego książek, okazuje się, że jest agentem służby bezpieczeństwa. Cóż za beznadziejna rzeczywistość, kiedy twój towarzysz okazuje się agentem, a twoi koledzy namawiają cię do samobójczej śmierci. Dobrze, dotarliśmy do streszczenia i teraz naprawdę napijcie się, bo tu się dzieje wiele. Oczywiście mam na myśli napijcie się wody, tudzież herbaty. Bohater, którego imienia ani nazwiska nie poznamy, budzi się. W jego odczuciu jest to mroczna godzina, która zaczyna beznadziejny dzień jesienny. Pali papierosa, patrzy przez okno, widzi m.in. Pałac Kultury, pomnik pychy, statua niewolności, kamienny tort przestrogi. Stuje monolog o końcu jego własnego, osobistego świata. Wśród tych posępnych myśli stwierdza, że jest jednym z niewielu wolnych ludzi w tym kraju przeźroczystego zniewolenia. Mówi, że wyzwolił się na ostatnim okrążeniu, kiedy już gołym okiem widać metę. Zastanawia się nad własną śmiercią, co będzie jej zwiastunem. Spogląda na zegarek, dochodzi ósma, rozlega się dzwonek do drzwi. No i jak już wiemy, to Hubert i Rysio, koledzy z opozycji, dzięki którym podpisał dziesiątki petycji, memoriałów i protestów kierowanych przez lata do naszego małomównego w tym względzie reżimu. Proponują mu samospalenie pod budynkiem Centralnego Komitetu Partii o 8 wieczorem. Kiedy skończą się obrady zjazdu partii, delegaci z całego kraju wyjdą przed gmach. Wyjaśniają, że wybrali go, człowieka na co dzień obcującego z myślami o śmierci, ponieważ jest znanym na świecie pisarzem i jego śmierć wstrząśnie ludźmi w kraju i za granicą. Bohater ma opory, ale jednak nie protestuje zbyt stanowczo. Podczas rozmowy Hubert ma poważną zapaść, pogotowie jednak nie jest potrzebne, mężczyzna dochodzi do siebie. Pisarz dostaje instrukcję, że ma się zjawić o 11 w mieszkaniu przy ulicy Wiślanej 63. Będą czekać tam na niego specjalistki od samospalenia, Halina i Nadjeżdża.
Na koniec słyszy, oszczędzaj słowa. Te najlepsze zachowaj na wieczór. Musisz tam krzyczeć z całych sił, samymi złotymi myślami. Ludzie to zapiszą i przechowają jak wersety w Biblii, twoje arcydzieło literackie. Znowu doskonały cytat. Wkrótce wychodzi z domu. Na ulicy panuje zgiełk, pod Pałacem Kultury odbywa się widowisko ludowe. Idzie do kiosku, kupuje papierosy, gazet zabrakło. Z kamienicy po drugiej stronie wyszedł dygnitarz i wsiadł do czarnego Mercedesa. Na Nowym Świecie dostrzega mnóstwo flag. Nad tłumem łopocze transparent. Niech żyje 40. rocznica Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Zabiera przechodniowi skrawek gazety i ucieka. Legitymują go milicjanci, których pyta o datę. Ci nie bez podejrzliwości odpowiadają, że jest 22 lipca. Spotyka Kolkę na Hałowa, który chce sprzedać różne rzeczy. Żegnają się. Zauważa młodego chłopaka, który recytuje fragment jego prozy. Przechodzi na drugą stronę ulicy. Wchodzi do baru mlecznego o nazwie Familijny, gdzie natyka się na brata Ryśka, marksistowskiego filozofa, docenta Edwarda Schmidta. Ten mówi, że niebawem ma wykład w cenzurze na temat aluzji. Dodaje, że stworzył teorię funkcjonowania aluzji w społeczeństwie socjalistycznym. Rozmawiają o Rysiu. Filozof stwierdza, że to idiota. Jemu się marzy światowa kariera, dlatego pisze bez znaków przestankowych opozycyjną prozę. Gdy bohater wychodzi z baru, zostaje spisany przez agenta. Podchodzi do niego młody człowiek, który recytuje kolejny fragment jego książki. Umiera ziemia guślarzy i wróżbitów. Umiera ziemia proroków i mesjaszy, co już nie zdążyli zbawić świata. Czyli znowu znaczące cytaty. Pisarz wchodzi do sklepu muzycznego i spotyka kalendarz z datą październik 1979. W barze mlecznym wisiał kalendarz na rok 1980. Literat pyta pracownika o dzisiejszą datę, ale człowiek ten zbywa go lekceważąco. Wsiada do autobusu. Ten nasz podróżujący pisarz i tenże autobus zatrzymuje się już na Powiślu na skutek awarii. Do mieszkania położonego na Wiślanej idzie na piechotę. Spisuje go milicjant za przejście przez ulicę w niedozwolonym miejscu. W końcu dociera do mieszkania, gdzie otwiera mu nieznajoma dziewczyna, anemiczna i bezbarwna. W mieszkaniu w łóżku leży stary człowiek, który ogląda telewizję. Nagle krzyczy, uwaga, będzie się rozbierać. Okazuje się, że chodzi o sąsiada bohatera, towarzysza Kobiałkę. Ów towarzysz krzyczy, towarzysze zdrajcy, towarzysze świnie i zaczyna się rozbierać. Transmisja zostaje przerwana. Halina i Nadjeżda mówią mu, że nastąpiła zmiana planów. Do samospalenia ma dojść przed salą kongresową, gdzie odbywa się zjazd. Pisarz spędza czas z Nadjeżdżą. Dyskutują na tematy historyczno-polityczne. Dziewczyna uważa, że Polacy powinni z własnej woli przyłączyć się do Rosji. Atmosfera przesiąknięta jest emocjami. Pomiędzy nimi pojawia się napięcie erotyczne. Zaczynają rozmawiać jak kochankowie. Pisarz wyznaje jej miłość. Przytulają się do siebie. Ona odwzajemnia wyznanie. W końcu wychodzi z mieszkania, spotyka sędziwego polityka o nazwisku Sacher, któremu wypomina, że wyrzucił go z partii. Ocinają sobie pogawędkę, Sacher oznajmia, że wrócił do filozofii, bo wolnym naprawdę można być tylko w niewoli, rzuca podczas rozmowy. Wyszedłszy na ulicę widzi, jak z mostu Poniatowskiego zsunęło się środkowe przęsło. Dostrzega także, że środkiem Wisły płynie hasło ułożone z wianków oraz świeczek. Zbudowaliśmy socjalizm. Znowu spotyka chłopca, który jest miłośnikiem jego twórczości. Przedstawia się jako Tadzio Skórko. Kolejny raz. Chce go wesprzeć, niosąc kanister. Pojawia się Halina, która mówi, że Hubert zasłabł i jest teraz w kinie Wołga. Ruszają w tym kierunku. Zaczepiają ich milicjanci, którzy pytają, jak trafić na plac defilad. Gdy dochodzą do kina, widzą neon anonsujący radziecką komedię. Była to nieprawdziwa informacja. Tak naprawdę w kinie odbywał się premierowy pokaz filmu reżysera Władysława Bułata pod tytułem Transfuzja. Po drugiej stronie ulicy, w salonie mięsnym, ogromne okno wypełnia wielka liczba 50 ułożona z kiełbas. Przemysł mięsny świętował 50-lecie PRL. W holu kina trwa wystawa obrazów byłego ministra kultury. Hubert leży w pokoju kierownika kina. Gdy się przebudza, pyta pisarza, czy idzie tam i czy się nie załamie. Ten nie odpowiada wprost, mówi tylko, że ma wszystko, czego potrzebuje. Potem pisarz zagaduje Bułata, zauważając, że publiczność świetnie zareagowała na film. Ten odpowiada dyplomatycznie, że cieszy się, iż trafił w zapotrzebowanie. Sanitariusze zabierają Huberta, pisarz woła za nim, że niczego nie obiecuje.
Oglądają ostatnią scenę filmu, w której mężczyzna wchodzi na parapet okna, mówi, że kłamstwo go zabiło i rzuca się w dół. Wybucha entuzjazm. Pisarz kontynuuje rozmowę z Bułatem. Ten w gorzkich słowach wyraża się o swojej biografii twórczej i dorobku. Mój życiorys artystyczny to curriculum vitae Paputczyka, w sensie sprzymierzeńca władzy komunistycznej. Dodaje, że widownia go kocha, bo jest jednym z nich. Stwierdza, że jest gwałcony tak, jak i Polska. Pisarz nawiązuje do tego, co dzisiaj ma zrobić o 8 wieczorem. Zauważa, że Bułat udaje, że o tym nie wie. Reżyser mówi, dziś w nocy wyjeżdżam do Ameryki Południowej. Boję się, że pojadę z grypą. Pisarz proponuje, żeby reżyser go zastąpił, ale ten ripostuje, że to sprawa pisarza, a on ma robić filmy, których oczekuje od niego publiczność. Żegnają się. Do bohatera podchodzi autor wystawy i proponuje skoczyć razem z towarzyszami na dziewczynki pod Warszawę. Pisarz dziękuje i wychodzi z Haliną na zewnątrz. Muszą kupić zapałki. Kierują się w stronę sklepu walutowego. Mijają ich młodzieńcy, którzy niosą transparent o treści Niech żyje 35-lecie PRL. Było 40, było 50, teraz jest 35. Streszczenie nadal w akcji. Pisarz pyta o Nadjeżdę, jest ciekaw jej przeszłości. Dowiaduje się, że dziewczyna wyszła za mąż, za naszego dyplomatę i wyjechała do Polski razem z nim, kiedy skończył kadencję. Potem rozwiodła się i wyszła za dziennikarza. Teraz jest narzeczoną inżyniera leśnika. Halina dodaje, że kocha się w niej Rysio. Pisarz mówi, że w to nie wierzy. Może ją przywiozła tutaj ta babka, w której zakochał się Lenin? Rzuca. Kiedy Halina przebywa w sklepie, on przygląda się ludziom i jednocześnie zastanawia się, kiedy to społeczeństwo zła wiedźma przemieniła za karę w wielki tabun jaskiniowców. Stwierdza, że na przełomie lat 60. i 70., kiedy wchodziły roczniki spłodzone przez ludzi, którzy zdecydowali się pracować na rzecz systemu, sekretarze, milicjanci, cenzorzy. Halina wraca ze szwedzkimi zapałkami, mówi, że Hubert jest na sali reanimacyjnej w stanie krytycznym i odchodzi. Chyba coś ją łączy z tym opozycjonistą. Pisarz zaprasza Tadzia na obiad. Po drodze spotykają ludzi, którzy rozrzucają dodatki Nadzwyczajny Trybun Ludu i krzyczą. Polska odznaczona zaszczytnym tytułem pierwszego kandydata do wstąpienia w skład Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Wchodzą do restauracji. Pisarz oddaje szatniarzowi na przechowanie kanister oraz psa. Gdy Tadzio wraca z toalety, mówi, że jakiś pan czeka na pisarza w korytarzu. Pisarz tam idzie, mężczyzna z obrzękłą twarzą wskazuje mu czerwone drzwi. Pisarz popycha je i wchodzi do białego korytarza. Mężczyzna wyprzedza go i otwiera kolejne drzwi. Tam w przestronnej salce kilku panów zza dużego stołu przygląda się sali obrad zjazdu uwidocznionej na kolorowym, zagranicznym telewizorze. Pisarz zostaje obszukany przez Zenka. Elegant mówi mu, że parę razy byli w jego mieszkaniu, co on uznał za włamanie, które zgłosił na komisariat. Rozmawiają. Pisarz porównuje ich do gestapo, za co dostał szczękę. Zenek skuwa go w kajdanki. Potem pisarz musi relacjonować swój dzień. Asystenci robią mu zastrzyk, na skutek czego najmniejsze dotknięcie odczuwa bardzo boleśnie. Od tego momentu jego relacja jest dokładna, niczego nie pomija. Elegant twierdzi, że oni reprezentują opcję pozytywną. W trakcie rozmowy oznajmia, że przechytrzyli ciemiężce. Przechytrzyliśmy go. Jesteśmy wolni dzięki temu, że sami sobie narzuciliśmy niewolę. Mężczyzna sugeruje, że zobaczą się wieczorem. Na koniec pisarz został skopany, a potem wypuszczony. Płaci babci klozetowej, naciska drzwi, chce wejść do restauracji, ale wkracza do poczekalni. Na fotelu leży towarzysz Kobiałka, który też, jak się okazuje, był przesłuchiwany. Polityk zwierza się, że po raz pierwszy od wielu lat poczuł ulgę. Pisarz pyta, czy zna prawdziwą datę. Kobiałka odpowiada, że znają ją tylko nieliczni ludzie władzy. Rozwiązuje mu się język i przedstawia swoją posępną wizję rzeczywistości. Przedstawia też marzenie – odpocząć w szpitalu psychiatrycznym. Do pomieszczenia wchodzi Zenek. Mówi, że jego szef to Żorżyk. Informuje, że był telefon z KC i że Kobiałka został zaliczony do wariatów. Prosi także pisarza o autograf, mówiąc – postanowiłem przeczytać jakiś pański kawałek. Szef mówił, że warto, a i ja pana polubiłem. Oddaje mu pudełko zapałek. Wyszedłszy z pomieszczenia, pisarz skarci młodą babcię klozetową, która po raz kolejny chciała go skasować za skorzystanie z toalety. Przy okazji dowiaduje się, że dziewczyna o imieniu Zosia jest studentką archeologii. Idzie na zatłoczoną salę restauracyjną, dostrzega Kolkę Nachałowa w towarzystwie blondynki o stapirowanych mocno włosach. Przysiada się do nich. Kobieta ma na imię Gosia i rządzi kinematografią. Odkupuje od ministerstwa
porzucone firmy, to ona dokończyła transfuzję. Przysiada się do nich Rysio i oznajmia, że Hubert nie żyje, po czym precyzuje. Jeszcze nim szamocą te maszyny reanimacyjne, ale ja wiem, że nie żyje. On już widzi Pana Boga. Dodaje, że na sali siedzi Caban i chce z nim rozmawiać. Caban to ważna postać związana z opozycją. Pojawia się Halina i prowadzi pisarza przed oblicze tęgiego mężczyzny. Ten pyta go, dlaczego wyłączył się. W odpowiedzi pisarz mówi, że przybył do innej konspiracji, takiej, co się niziała przez powstanie, organizację bojową, PPS, aż do AK. Dzisiejszej opozycji zarzuca, że jest wydzieliną tego systemu, żebrem z ciała tyranii. Caban ripostuje, no to nie warto, żeby się pan fatygował. Słyszałem, że w ogóle pan grymasi, rezonuje. Urażony pisarz po tej niedobrej rozmowie wraca do stolika. Chodzi oczywiście o to, że się nie ma fatygować do tego samospalenia. Pojawia się Kolka i ogłasza. Największa okazja przed prawdziwym końcem świata. Pani Gosia zaprasza, Gosienika prosi, Gosiek funduje, za mną naprzód do zwycięstwa. Ruszają w stronę kuchni. Gdy tam docierają, wita ich churalny śpiew. Obsługa kuchenna odśpiewuje dubinuszkę. Szef kuchni łapie panią Gosię i prowadzi wszystkich w stronę ciemnego wejścia do nieznanego pomieszczenia. Jest to spiżarnia. Wyciąga pęk kluczy i otwiera zakryte metalowe drzwi. Wchodzą do lochu oznaczonego strzałkami wskazującymi drogę. Po jakimś czasie staje przed nimi otworem wspaniałe wnętrze, wielkie kaplica. Sala przypomina salę królewską, w której stoły uginały się pod brzemieniem wyszukanych potraw i flaszek z trunkami. Szef kuchni oświadcza, że to tajny bankiet dla najwyższego kierownictwa. Pani Gosia zagaduje pisarza. Mówi, że nie wierzy w opozycję, że oni wszyscy są na rządowej pensji. Chce go zatrudnić jako kierownika produkcji, ale ten odnosi się do niej obraźliwie. Zwraca się do niego mężczyzna, który przedstawia się jako dr Hans-Jürgen Gąsiorek. Oznajmia, że jest kierownikiem delegacji na pertraktację z rządem polskim w sprawie kupna województwa zielonogórskiego. Do rozmowy włącza się docent Edward Schmidt, czyli ten brat Rysia, który podaje się za eksperta Polskiej Komisji do Spraw Sprzedaży Województwa Zielonogórskiego. Gąsiorek mówi, że reprezentuje nowe Niemcy, które nigdy nie uciekną się już do przemocy. Schmidt wpada w złość i każe wszystkim paść na kolana, rozlega się strzał. Rysio prowadzi pisarza do pakamery, wracają do sali restauracyjnej, mijając kuchnię spustoszoną jak po najeździe tatarskim. Siadają przy stoliku, gra orkiestra. Nagle pisarz wstaje i krzyczy. Antychryst stąpił na ziemię, skoczył kulawo z sąsiedniej galaktyki. Może chciał gdzie indziej, ale trafił do nas. Nikt go nie słucha, orkiestra cały czas przygrywa. Na sali jest też Edward Schmidt i Żorżyk, ucinają sobie pogawędkę. Edek wyjaśnia, skąd Rysio ma pieniądze na życie. Z małej książeczki napisanej w dawnych, zamierzchłych czasach, kiedy był jeszcze gorliwym synem partii i zasiadał w różnych ważnych instancjach. Georges dostrzega pisarza, zagaduje go, żądając opłacenia jego rachunku. Alkohol uderza do głowy, robi się zamieszanie, dochodzi do utarczek między mężczyznami. Zjawia się Zosia i informuje pisarza, że ktoś do niego przyszedł. Ten odbiera u szatniarza kanister oraz psa Pikusia. Spotyka nadjeżdżę, wychodzą na ulicę. Siadają na schodkach ruiny. To zniszczony dom, w którym kiedyś mieściła się redakcja Szpilek. Zaczynają rozmawiać. Atmosfera między nimi robi się coraz bardziej romantyczna. Wyznają sobie miłość, wchodzą do nawy budynku. Tam dochodzi do zbliżenia miłosnego, które przerywa milicjant. Za nieobyczajne zachowanie wręcza im mandant, ale po jego opłaceniu pozwala im kontynuować miłosne igraszki. Nadjeżdża mówi, że pójdzie pod Pałac Kultury i razem z nim popełni samobójstwo. On odmawia. Nie, Nadjeżdżo, ja reżyseruję swoje ostatnie opowiadanie. Ze względów kompozycyjnych i nastrojowych lepiej będzie, jeśli zostaniesz, tęskniąc za mną do końca życia. Pisarz mówi, że muszą się rozstać, bo ma jeszcze kilka spraw do załatwienia. Żegnają się namiętnym pocałunkiem. Pisarz spotyka Tadzia, który trzyma kanister, atakuje go. Zarzuca mu, że pracuje dla służb. On się przyznaje, że zwerbowano go 3 lata temu. Pracuje dla Departamentu Propagandy i Badań Nastrojów Ludności. Pisze wiersze, które służą politycznym celom. Ma 40 lat. Zaklina się jednak, że uwielbia prozę pisarza, kocha go, nie może bez niego żyć. Dodaje, że rzucił pracę w departamencie. Ostatecznie pisarz pozwala mu iść ze sobą dalej. Wsiadają do tramwaju, który zatrzymał się z powodu awarii. Dalej więc ruszają piechotą. Mija ich karetka, w której siedzi towarzysz Kobiałka. Jest zadowolony, że ubrano go w kaftan i niebawem znajdzie się w tworkach.
Zatrzymują się przed szpitalem. Pisarz wchodzi do środka, mówiąc o antychryście i epidemii z wnętrza kosmosu. Odnajduje Huberta i snuje rozważania jego życiorysie. Masz rację, że umierasz, mówi do nieprzytomnego kolegi. Na stoliku pisarz dostrzega kalendarz biurowy, który wskazuje datę 22 lipca 1979 roku. Jeszcze jedną datę z wielu dat, które nas otaczają. Pojawia się lekarz, każe mu wyjść, pisarz oznajmia. Przyszedłem pożegnać się z kolegą, to był prorok, chciał nas wyprowadzić z domu niewoli. Lekarz informuje, że odłączy go od respiratora 19, pisarz prosi, żeby zrobił to o 20, doktor się zgadza. Na zewnątrz zaczepia go Sacher, przyznaje mu się, że pisze pamiętniki, pisarz odpowiada kąśliwie, więc jego rozmówca się obraża. Rusza dalej, ale drogę zachodzi mu kilka osób, każą mu podnieść ręce do góry, przedstawiają się jako partyzantka miejska, gdy im mówi, że zamierza się dzisiaj podpalić, stwierdzają, że jest psychiczny i uciekają. Z ciemności wyłania się Tadzio Skórko. Pisarz każe mu pokazać podanie z rezygnacją z pracy. Tadzio odpowiada, że jutro to zrobi. Nadjeżdża gazik milicyjny, z wnętrza wychyla się pijany policjant i proponuje podwiezienie. Pisarz dziękuje, mówi, że idzie pod pałac się zabawić. Wtedy ze środka samochodu wygląda Georges i krzyczy, że to antychryst, który chce podpalić miasto. Gazik odjeżdża. Pisarz, Tadzio i pies przechodzą na drugą stronę ulicy, zbliżają się do ogródków działkowych. Pisarz rozmyśla o swoim życiu, stwierdza, że stanowiło męczarnię. A w tym męczeniu się najbardziej dokuczliwa była męka świadomości, że to wszystko banalne, dawno już odkryte i przeżyte przez umarłe pokolenia, seryjne i powtarzalne, jak z genetycznej sztancy. Nagle ktoś go przywołuje, mówiąc, że się spóźnił. Przechodzą przez dziurę w ogrodzeniu, przy ognisku siedzi kilkanaście kobiet, jego były partnerki. W trakcie rozmowy cofają się w czasie i tym samym pokrótce streszczają życie miłosne pisarza. Raczej niezbyt udane, nie był wiernym, solidnym partnerem. Kobiety chcą go pobić, pisarz broni się, mówi, że starał się oraz je kochał. Sytuacja się uspokaja, podchodzi do niego młoda kobieta, przedstawia się jako dawna dziewczyna. Jest ciemno, nie może rozpoznać jej twarzy, całują się, wymieniają kilka zdań i się rozstają. Pisarz wspomina Nadjeżdżę. Na tym gruzowisku miłości albo miłostek majaczy mi przed oczami posąg Nadjeżdży. Z jednej strony wydaje mu się, że jest to wyłącznie kwestia przypadku i biologii. Sparzyliśmy się przypadkiem, gnani przez animalny instynkt w ustronnej ruinie na splugawionych pijaństwem schodach. Wprowadziłem w jej organ rodny swój organ rodny. Z drugiej strony mówi o tym wydarzeniu, sugerując, że to było coś w rodzaju przeznaczenia. Coś się jednak stało. Ona szła ku mnie z miliona przypadków, omijając miliony alternatyw. I ja szedłem ku niej podobnym sposobem. Stało się totalnie. Gdy pisarz ponownie spotyka Tadzia, proponuje mu rozejście się. Ten nie zgadza się na to, mówi. Zbieram materiały do wielkiego reportażu o pana ostatniej drodze. Uczynię pana nieśmiertelnym. Po drodze spotykają Kolkę na Hałowa, który idzie do Częstochowy z pielgrzymką prowadzoną przez kolegę z organizacji młodzieżowej, księdza o imieniu Ziutek. Po krótkiej rozmowie z nimi ruszają dalej, w stronę ulicy Świętokrzyskiej. Z boku stał wielki biały słup Pałacu Kultury. Bohater, narrator zwraca się do czytelników. Czy zauważyliście, jakie wielkie koło zataczam wokół tego wybielonego przez reflektory pałacu, łuszczącego się z kamiennych płyt niczym gigantyczna ryba? Jak go nie spuszczam z oka, jak go pilnuję i zarazem utrzymuję na dystans, przeczuwałem od lat, że to mój grobowiec. Pisarz każe poczekać Tadziowi, a sam wchodzi do kamienicy, w której mieszka Jan, sędziwy pisarz, jego autorytet moralny. Otwiera mu listonosz, który przyniósł Janowi rentę. Pisarz podpisuje dokument. Przyjaciel leży w wannie, jest w bardzo złym stanie, zagaduje go. Ten szepce. Zbłądziliśmy w wielkim lesie nikczemności narodów i pojedynczych ludzi. Pisarz mówi, że przyszedł się pożegnać. Wyznaje mu, co zamierza dzisiaj zrobić. Pyta, czy warto. Jan szepce ponownie. Historia z bliska jest odrażająca, błazeńska głupia. Dopiero z odległości jest tragiczna, piękna i majestatyczna. Pisarz nie dostaje odpowiedzi na pytanie, co ma zrobić. Mówi więc, ktoś musi przerwać letarg Janie, dzikim krzykiem obudzić drzemiących. Dzwoni telefon. To publicysta, nie umiem tego wymówić, z Associated Press. Pyta, co słychać dziś w Warszawie. Pisarz odpowiada, że nic ciekawego.
małe świąteczne zamieszki. Potem dzwoni ktoś z obsługi podsłuchu i dopytuje, z jakim numerem pisarz rozmawiał, ale ten odpowiada mu wulgarnie, odkłada słuchawkę. Opuszcza mieszkanie, wychodzi na ulicę. Jego wierny towarzysz cytuje fragment jego autorstwa. Kończy się jedna nieskończoność, przemija kolejna wieczność. Zaczyna padać śnieg. Tadiusz stwierdza, że pisarz chce się zabić z powodu braku powodzenia. To rozdrażnia bohatera, który mówi: postanowiłem w końcu cię zabić. Skórko rzuca. Powinienem otrzeć chustą panu twarz, ale nie mam chusty. Wskazuje ręką pałac, nazywając go ołtarzem ofiarnym. Przed nimi staje pani Gosia i pyta, gdzie jest zbiórka pielgrzymki do Częstochowy. Zagaduje też pisarza: ma pan jakiś występ pod pałacem? A ten prosi o modlitwę. Gdy pani Gosia odchodzi, pisarz znowu wspomina nadjeżdżę. Chciałby położyć głowę na jej łonie. Przeprowadza bilans swojego życia. Nie wykonałem w swoim żywocie prus ostatecznych, epickich, obiektywnych, wszechogarniających i pojemnych jak Biblię czy Korany. Mnie mój czas przymuszał do monotonii, do jednostajnego, jękliwego bełkotu, do tpychającej histerii, do pospiesznego ględzenia, do jednostronnych oskarżeń, do niepowabnej brzydoty. Mnie przymuszał bezimiennego literata, nieznanego człowieka, doskonałą przeciętność schyłkowej epoki, przeciętność o rozwydrzonych ambicjach. Staje na placu defilad, przed nim sala kongresowa. Są reflektory, kamery. Pośrodku rozstawionego taboru filmowego stoi Władysław Bułat w wielkim kożuchu. Odłożył wyjazd do Ameryki i ma rację. Będzie filmować wyjście delegatów, a sfilmuje moją śmierć. Pisarz dostrzega też nadjeżdżę Rysia, Cabana, Edwarda Schmidta i innych. Caban całuje go w ramię, podchodzi do niego nadjeżdża i mówi, że pójdzie z nim. Pewien młodzieniec robi mu zastrzyk, to środek przeciwbólowi. Caban daje sygnał, już czas. W głowie pisarza huczy, kamery ruszają. Nadjeżdża mówi, że kochała go całe życie. Pisarz zaczyna iść ku platformie wieńczącej schody. Nogi stają się ciężkie, głowa ciąży ku ziemi. Ludzie, dodajcie mi sił, mówił bohater narrator. Ludzie, dodajcie sił każdemu na świecie, kto o tej porze idzie razem ze mną na całe palenie. Ludzie, dodajcie sił. Ludzie. Mamy za sobą streszczenie, teraz motywy literackie. Apokalipsa, tak jak już mówiłam wcześniej, będzie to nie tylko odniesienie do Nowego Testamentu, ale także nawiązanie do w ogóle apokalipsy jako katastrofy, końca. No i tu widzimy, że pierwsze zdanie powieści brzmi: oto nadchodzi koniec świata, on to nadciąga, zbliża się, czy raczej przypełza mój własny koniec świata, koniec mego osobistego świata, więc mała apokalipsa. Władza. Polskie władze komunistyczne podległe Związkowi Radzieckiemu doprowadziły kraj do degrengolady gospodarczej, politycznej, moralnej i Konwicki atakuje właśnie ten demoralizujący wpływ polityki rządowej na obywateli, którzy żyją w coraz większej biedzie i beznadziei. Propaganda. Świat podległy władzy komunistycznej jest zdominowany przez propagandę, która przejawia się w bardzo wielu aspektach rzeczywistości. PRL. Tutaj widzimy robotników, którzy nie chcą pracować, listonosza, kierowca autobusu. Społeczeństwo opanował marazm, ulega niemal bez oporu władzy. Opozycja jest powiązana z reżimem, który toczy degrengolada moralna. Polska ma zostać wchłonięta przez ZSRR. Toczone są rozmowy o sprzedaniu województwa zielonogórskiego. Inflacja galopuje, politycy nie radzą sobie psychicznie. Niektórzy, jak towarzysz Kobiałka, marzą o tym, aby znaleźć się w szpitalu psychiatrycznym. Absurd istnienia. Tutaj widzimy bohatera o niezwykle ponurym usposobieniu, który w swoich poetyckich i ironicznych monologach podkreśla, że życie jest absurdem. Cytat. Moje życie albo cudze, mówi bohater na początku powieści, najlepiej jakieś wymyślone. Ulepiec z lektur, niespełnień, starych filmów, niedokończonych rojen, zasłyszanych legend, niewyjaśnionych snów. Moje życie. Kotlet z białka i kosmicznego pyłu. Samobójstwo, jak najbardziej widzimy, że dąży cały czas bohater do popełnienia takiego ważnego, symbolicznego samospalenia pod Pałacem Kultury. Wędrówka, bohater bierze kanister i rusza w swoją ostatnią podróż w kierunku swojej prywatnej Golgoty, której opis zawiera aluzję do Drogi Krzyżowej. Można dostrzec też odniesienie do Boskiej Komedii Dantego. Niektóre przystanki przypominają trochę piekielne kręgi. Czy rzeczywiście wędrówka zakończy się tym samobójstwem? Nie wiemy, no bo koniec jest taki nieoczywisty. Erotyzm, tu też widzimy ten aspekt.
bo między bohaterem a nadjeżdżą, która ma go wspomóc i przedstawić mu techniki samospalenia, dochodzi do zbliżenia. On jest też zachwycony jej ciałem, między innymi bujnym biustem. Miłość. Krótka, ale intensywna relacja z nadjeżdżą, którą bohater nazywa nadzieją. Nie sprowadza się jednak tylko ta relacja do pociągu erotycznego, o którym przed chwilą wspominałam, ale wydaje się, że zakochują się w sobie, mówią do siebie językiem pełnym czułości i miłości. Kobieta chce pójść z nim na śmierć, na co on jej nie pozwala. W końcu żegna się z nią, mówiąc, że musi załatwić inne sprawy. Na swojej drodze spotyka w jednym miejscu także inne kobiety, z którymi był, ale każdy z jego związków okazał się porażką. Jeszcze zanim zakończymy ten filmik, dobra rada cioci Rity. Jeżeli oglądasz to wideo, to najpewniej zdajesz maturę rozszerzoną, a zatem potrzebna ci jest nie tyle faktograficzna, szczegółowa znajomość treści, co rozumienie problemów podjętych w tym utworze. Począwszy od takich czy kategorii estetycznych, takie jak groteska, czy jakieś nawiązania, aluzja literacka, które są w tym utworze i on może być bezpośrednio przydatny do zrealizowania tego typu tematów na wypracowaniu maturalnym. Zwróć proszę uwagę jeszcze na język, metaforykę, którą stosuje bohater, narrator i sposób skonstruowania tego tekstu, bo mam świadomość, że te cytaty zaproponowane tutaj były w mojej ocenie takie pociągające, niezwykle kunsztowne, dlatego też zachęcam Cię do przeczytania tego utworu chociażby we fragmentach, żeby poczuć ten język, poczuć tę atmosferę. Bohater wędruje przez całą tę książkę. To, jakie osoby spotyka, jest istotne, ale mam wrażenie, że znacznie bardziej istotna jest ta szersza perspektywa, zrozumienie miejsca człowieka w świecie, zrozumienie reguł rządzących społeczeństwem, które jest ukazane w tej książce. I na tym skupiłabym się w trakcie myślenia o tym utworze, a nie tylko na wkuwaniu tego, kogo po kolei spotykał bohater, bo to będzie przydatne, ale mniej wartościowe od poczucia książki swoim polonistycznym serduszkiem. Dziękuję Ci bardzo za wspólnie spędzony czas, całkiem długi. Przypominam jak zwykle, że i te materiały, i inne już są, a te dopiero będą na notatkidomatury.pl i też w ramach kursu na kursydomatury.pl, więc tam możesz zajrzeć, jeżeli chcesz mieć więcej materiałów, chcesz mieć spokój przed maturą, a jeśli dołączysz do kursu, to i ułożony cały proces nauki, gdzie możesz po prostu oddać się w moje ręce, prawie że zamknąć oczy, chociaż oczywiście pracować i wtedy mieć gwarancję, że to, co jest istotne ze względu na egzamin maturalny, tam znajdziesz. Buziaczki, uściski i co? Do zobaczenia w kolejnym materiale.